Hejka dzieciaki, cześć! Witam Was na moim kanale Kocham Zabawki. Jak wiecie, zbliża się ten ważny dzień dla wszystkich naszych tatusiów. No i z pewnością każdy z Was na pewno chciałby coś fajnego przygotować. Ja mam dla Was kilka fajnych pomysłów, a jeśli macie ochotę zobaczyć, jakie to są pomysły, tylko Wam podpowiem, że to są mega słodkie pomysły. Coś, co tatusiowie i chyba my wszyscy lubimy najbardziej. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jakie to są pomysły, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku, a już teraz koniecznie dajcie lajki, czyli łapki w górę. Podpowiedziałam Wam, że to będą słodkie niespodzianki i spójrzcie, mam tutaj mnóstwo słodyczy. Jest tutaj Twix, Snickers, Mars, są pyszne lizaczki, jest mnóstwo innych cukiereczków. No i zobaczcie, takie dwie okrągłe, duże milki. Wow, wyglądają naprawdę apetycznie. Pokazałam Wam przed chwilą mnóstwo słodyczy, które przygotowałam dla mojego tatusia, ale nie dam ich po prostu tak od tak tych słodyczy, to by było za proste. Słuchajcie, przygotuję super ekstra wypasiony pojemniczek, będzie on cały obklejony słodyczami. Jak widzicie teraz tutaj takie piękne serduszko tylko jest. Jeśli tatuś wszystkie słodycze zje, to zobaczy jakie piękne opakowanie tutaj jest. No ale najpierw musimy całe obkleić słodyczami, to będzie idealny prezent dla naszych tatusiów. Spójrzcie, mam tutaj mnóstwo kinderków, mnóstwo opakowań. Zaraz je wszystkie wypakuję i zaczniemy obklejanie naszego pudełeczka. Zobaczycie, jakie cuda można wyczarować. Wow, mam już pierwsze kinderki. W takim razie otwieram kolejne opakowanie i wysypuję kinderki. Wow, ile ich jest. Ojejku, muszę się pilnować, abym ich wszystkich nie zjadła. Kiedy kinderki już są rozpakowane, to teraz Wam pokażę, jaki mam zamysł, dobrze? Chciałabym obkleić tymi czekoladkami moje pudełeczko i na pewno wszystkie będą tak obklejone, o, w ten sposób. I tutaj na górze będzie jedna kinderka, ale czym ja mam to przykleić? O! A do tego z pomocą idzie mi taśma dwustronna, moi drodzy. Jeśli ktoś z Was o niej nie słyszał, to już Wam teraz mówię, że ona jest najlepsza ever. Ja jej zawsze używam, ponieważ nią możemy wszystkie gadżety, przedmioty i wszystko połączyć ze sobą. I teraz Wam pokażę, jak łatwo ją idzie rozedrzeć. Zobaczcie, jak taśmę. I jeden kawałek, i drugi. I właśnie tą taśmą dwustronną dzisiaj będziemy sklejać nasze opakowanie i słodycze. To ja teraz sobie rozwinę kawałek taśmy, zobaczę, o, będzie idealnie. Przedzieram moją tasiemkę jeszcze raz na pół i najpierw sobie zacznę od obklejenia mojego pojemniczka. Myślę, że bezpośrednio taśmę umieszczę na moim pojemniczku. Będzie mi wygodniej naklejać Kinder. Kinder Choco. Dobrze, ściągamy taśmę. Zobaczcie, taśma już jest, ale klejąca. No dobrze, zaczynamy dekorowanie. Pierwsza Kinder czekoladka wędruje na swoje miejsce. I kolejna, ojejku, już widzę, jak mój tatuś będzie z tego prezentu zadowolony. On to naprawdę słodycze może jeść kilogramami, słuchajcie. O, dobrze, tak to się prezentuje. I jeszcze jedna kinderka na samą górę. O, wygląda ekstra, co? Przód mojego pojemniczka już jest obklejony słodyczami, ale jeszcze zostają mi boki oraz tył. No więc nie ma na co czasu tracić. Już tutaj z tyłu przyklejam moją taśmę dwustronną i co? Zaczynam działać! No i teraz moje pudełeczko jest już obklejone słodyczami, kinderkami z dwóch stron, ale pozostały mi tutaj jeszcze boki, jak widzicie. Och, one nie mogą zostać takie gołe. Koniecznie muszę tutaj nakleić taśmę dwustronną i przykleić jeszcze Kinder Choco. Nie może tutaj to tak zostać. Dobra, jedna kinderka tutaj. I kolejna tutaj. No i jeszcze musimy przejść na drugą stronę i powtarzamy tę samą czynność. Spójrz,
spójrzcie, moje opakowanie piękne w słodyczach, w kinderkach jest już gotowe. Wygląda naprawdę ekstra, co ja jestem zachwycona. Ale uwaga, bo to jest niespodzianka. Tutaj mamy dekielek otwierany i w środku jest miejsce. Tutaj na pewno też sobie włożymy kilka słodyczy. A teraz pokażę Wam z bliska, jak pudełeczko można otworzyć. Zobaczcie, wow, patrzcie tylko. No i do środka można włożyć kilka fajnych rzeczy. A w moim przypadku co to będzie? Będą to słodycze. Będzie to pyszniutki Mars. Mam tutaj Twixa oraz Snickersa, ale na początek muszę wybrać dwa batoniki, więc najpierw umieszczę Twixa. Spójrzcie, o, idealnie tutaj pasuje. I może Snickersa. Wow, zmieszczą się te moje dwa batoniki, no jasne, a jak super wyglądają. I do tego, zobaczcie, mam tutaj takie dwa Chupa Chupsy, lizaczki. Umieściłabym je chętnie gdzieś tutaj, jeden tu, drugi tu. No, ta paczuszka moja wygląda już naprawdę smakowicie. No, więc moje pudełeczko ze słodyczami jest już gotowe, wygląda tak apetycznie, ale to nie koniec, moi drodzy, zobaczcie, mam tutaj jeszcze jajo, ale to jest puste jajo, nic w środku nie ma. Ja tutaj zaraz przygotuję dla mojego tatusia kolejną niespodziankę. A do środka tego jajka pustego włożę słodycze, coś, co tatusiowie uwielbiają chyba najbardziej. Będą to sezamki, o, dwie paczuszki, niech to będzie taki adwokat wawel, ho, 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 nie wiem, czy to nie jest alkohol. Alkoholem, słuchajcie, cukierek, no ale dla taty może być, o, no i może jeszcze jeden cukierek, zobaczcie, jakie to będzie wypasione jajo i teraz je tutaj zakryję, o, w środku już jest mnóstwo słodyczy. No i zobaczcie, ale to jest takie ładne pudełeczko, takie kolorowe, piękne i słodyczowe, a tutaj, no w środku są słodycze, ale jest takie mało kolorowe. Hej, wpadłam na świetny pomysł. Zobaczcie, co tutaj mam, kuleczki styropianowe, ale świetnie wyglądają. A co byście powiedzieli na to, gdybym skąpała to moje jajko w tych kuleczkach? Ale one się nie chcą przyklejać, chyba będzie potrzebna taśma dwustronna. W takim razie działamy z naszą taśmą. Obklejamy nasze jajo najpierw z jednej strony, o, tutaj sobie o, przedrzemy i wszystko dokładnie musimy ściągnąć. O, ale jajko będzie super obklejone, super, jedna warstwa taśmy jest, teraz kolejna i tak całe jajko. Teraz w moich kuleczkach, zobaczcie, to jest kolor zielony i troszeczkę czerwonego, skąpię moje jajo. Patrzcie tylko! Wow, ale super! Zobaczcie, ale się obkleiło! No nie jestem w szoku, ale jak bardzo! Moje całe jajko już jest naprawdę w kuleczkach, ale to ekstra wygląda, spójrzcie tylko! Nie no, naprawdę czad, bardzo mi się ten pomysł podoba! Zobaczcie, całe jajo w kuleczkach! Tak. Jak widzicie, kochani, stworzyłam dwie propozycje na prezent dla naszych tatusiów na Dzień Taty. Tutaj pierwsza propozycja to jest przepiękne pudełeczko obklejone słodyczami, kinderkami. Tutaj jest Twix, Snickers, no i lizaki. A tutaj mamy jajo! Zobaczcie, jest takie śliczne. Obkleiłam je całe takimi styropianowymi kuleczkami. No a w środku jest co? Mnóstwo słodyczy. Moi drodzy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy takiego typu prezenty Wam się podobają. Ja je stworzyłam sama dzisiaj, więc i Wy będziecie mogli je zrobić u siebie w domkach samemu. Koniecznie dajcie mi znać, tak jak mówiłam. Pamiętajcie o lajkach, czyli łapkach w górę, no i subskrypcji kanału Kocham Zabawki. Ja Was serdecznie pozdrawiam, przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dzieciaki, pa, pa!